Porumbica. Władysław Brzegota podczas wakacji w rumuńskiej nadmorskiej Konstancji usłyszał dialog w restauracji pomiędzy dwojgiem zakochanych. Młody atasze i młoda aktorka, łączy ich sekret, płomienny romans. O piątej na prom mają się dostać, bo w mieście zjawiła się jego żona. Po czasie Władysław Brzegota z urwiska patrzy w kierunku morza. Zauważa goniącą prom na łódkę, rozpaczliwa pogoń, niezakończona triumfem. Fale cofają ją ku brzegu, piękna kobieta płynie ku niemu, zawsze moja. I tragicznie smutna, że Brzegota pocieszyć jej nie umiał. Zbierała się na urwisek i siadła na ławce, samotna, wpatrzona w morze. Jak w transie on zostawił ją, był w kinie i knajpie. Powrócił w to miejsce o 11:00. Na ową łódkę natrafił nagle, wypłynął na morze w księżyca po świecie. Na urwisku kobieta siedziała wciąż, po chwili wstała i runęła w toń. Upadła blisko, na pomoc wyskoczył daremny trud. Kilku godzin na brzegu, już przez nie uwagę wymsknęła mu się lina nagle. Łódź, która miała napis Porumbica, na morzu znikła jak samobójczynia. Widać, ten sam los był im pisany nad ranem w gazetach, żadnej wzmianki. Powrót do kraju, telegram naglił, refleksja nad życiem przez pryzmat zdarzenia. Raban Muza, tekst Grabiński, Stefan.